Siemaneczko, cześć, witajcie, ja jestem Popster, a to jest Heaven and Heart 2, długo oczekiwana seria na tym kanale. No i cóż, wraz ze mną dzisiaj jest Satino. Manko. I cóż, i zobaczymy, jak to wszystko wygląda i jak twórcy pokazali, zrobili drugą część Heavena. Jak widzimy, wszystko inaczej tutaj wygląda. Okej, dobra. Ty przyjąłem grupę i coś nie jestem w grupie. Jak widzicie, nie, tak. Nie ma grupy na razie. Aha. Nie, czy nie, bo ktoś. Aha, no nie, a nie, 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 dobra, dobra, bo mnie tego. Do friendów zapraszam, dobra, sorry. Jak widzimy, wszystko inaczej wygląda niż wyglądało to w pierwszym etapie gierki. To widzę, to w ogóle. Zrobiliście domek, a ja. To ty tam tego budowałeś, czy sam tamten zrobił? Ale co? Domek. A, teraz to jest chwila roboty. Jak widzicie. Kiedyś to była masakra. Tak, tak chwilowo wygląda nasz obozik. Pierwszy odcinek miał powstać troszeczkę szybciej, ale zostaliśmy napadnięci. Napadnięci? Okradzeni, napadnięci w ogóle. Niemcy nas zaatakowali z Hitlerem. Możesz pokazać domek, jak wygląda, jak chcesz. Już. Jak słyszymy, w ogóle są inne w ogóle dźwięki, tak? Jak otwiera się furtka, słychać jak ta furtka się otwiera. Jak ścinamy drzewo, też słychać wszystko. Tak samo jak drzewo upada na ziemię, po ścięciu też słychać jak upada. Słychać też ognisko, jak się pali, tak? To jest zwykłe takie. To wszystko super wygląda. Dobra, wejdźmy do tego domku, gdzie są drzwi. Tu są drzwi. Jedyny minus tej gierki na razie jest taki, że są często lagi. Super chata wygląda, zajebiście, powiem szczerze. Jak widzimy, mamy tutaj super mnóstwo tych szaf, które teleportują nas do Narni, oczywiście, nie? Każda szafa teleportuje nas do innego miejsca. Co to jest? Lol. Zamknij to. Dobra. Widzicie, jak wygląda teraz domek, troszeczkę inaczej wygląda. W ogóle tutaj wszystko wygląda inaczej niż w jedynce, tak. Nie wiem, ja jakoś tak tego Heavena tamtego nazywam jedynką, nie wiem. Dobra. Cóż. Dodali bodajże też parę nowych budynków, parę jakichś takich tam. No budynków, tak to chyba można nazwać. Mam kurę, ale nie wiem, gdzie on ma te kury. A są. A właśnie. Dobra. Są kurczaki. Nie rozwal ich tylko, bo one takie całe są. No. To widziałem coś, je się smaży narożnie, takie całe. Aha, okej. Tam, no. Jak widzicie, tak można zrobić ognisko. No już wyszedł tego, wyszedłem już. Już wyszedłem. Dobra, jak widzicie, mam nadzieję, że nie będą jakoś te lagi troszeczkę tak czasami przeszkadzać, ponieważ no ta gra ma bodajże 4-5 dni i niezbyt jeszcze wytrzymują serwery i mogą być jakieś małe problemy z tym, ale mam nadzieję, że to jakoś przeszkadzać nie będzie. I kolejny minus, a zarazem plus, to będzie to, że gra będzie miesięcznie, za grę będzie trzeba miesięcznie płacić. Ile? 30, tak? Czy ile? 30, 30 tak? złotych. No, 30. Droże, jeżeli się bierze jakoś tam w inny sposób, tam są dwa. Na tą chwilę obecną chyba za każdym razem, jak się zrobi nowe konto, dostaje się 48 godzin darmowej gry, tak? Satino, czy nie? Jak? Za każdym razem, gdy zrobisz konto nowe, co nie? Znaczy w sensie ten, się zarejestrujesz, dostajesz 48 godzin darmowych, nie? Tak wyglądają postacie, tak to oczywiście domki, tak wszystko. Budowa tak samo jak było w pierwszym etapie, tylko że minimapka jest teraz w lewym dolnym rogu. Nie, a nie jakoś tak gdzieś w górze, po prawej, w prawym rogu.
No, No w tak, sumie skille. różnice byś powiedział, jakie są w sumie. Skille, widzimy, tak wyglądają teraz skille, tak mam tutaj. Tutaj oczywiście mamy tak, no. Jakie tutaj skille możemy sobie coś dać? Ja sobie dałem na samym początku Exploration, ponieważ na pewno dość jest potrzebne to na samym początku, żeby troszeczkę więcej rzeczy móc jakby widzieć i tym podobne. Tak, to chyba każdy gracz, który ma już tam jakieś doświadczenie w tym chowaniu, powinien o tym wiedzieć, tak? Tutaj oczywiście tak, co się możemy nauczyć, tak, tutaj mamy, ile mamy naszych tutaj punkcików, ile potrzebujemy, to też chyba każdy gracz powinien wiedzieć. To dokładnie nie wiem, co to jest. Combat Shoe. Jakieś kurde skoki, nie skoki, kurde jumpy. No i tutaj oczywiście, też nie wiem, co to jest. Okej. Okay. Twórcy, którzy robili tą grę, moim zdaniem, że ludzie ćpali. Naprawdę ćpali, bo królik biega jak gepard, a lis skacze jak królik. Nie wiem, co. Widziałem, że niedźwiedź chyba. Znaczy, dobrze, niedźwiedź chyba normalnie chodzi, nie ma jakichś super magicznych zdolności. Tak samo. Ale chodzi mi o niedźwiedzia. A dzik też ma jakieś zdolności? Super takie mega? Bo widziałem tylko, że królik biega jak gepard, nie? Lis skacze jak królik. Niedźwiedź widziałem, niedźwiedź chyba dobrze ten. Chyba normalnie idzie, ale z tego co wiem, to ja pewnie jak pierdzielnie to pewnie na hita. Tak. Też to i sprawdź. Nie, wolę nie. I też minus jest taki, że długo się szukaliśmy, w sumie ja z Satinem, w sumie szukałem Satina, w sumie szukałem dosłownie z półtorej godziny. Tak, no, godzinę, półtorej, jakoś tak szukaliśmy się. Więc no z tym będzie problem też. Jeżeli ktoś by chciał do nas się przyłączyć, to jeżeli ktoś by nas, nie wiem, naszą wioskę znalazł i jakoś był, no nie wiem, normalny, w sensie, że jakoś nie chciałby nas okraść, tylko naprawdę chciałby się do nas przyłączyć, to możemy to oczywiście rozważyć. Wierzysz po? Hehe, bo ja nie. Heheszki, no. Niestety, no, powiem szczerze, no, ostatnio nas Niemcy zaatakowali, znaczy zaatakowali, no, chcieli nas okraść. Niemcy, jakieś Polaczki, cebulaczki, że tak to mówimy, przychodzili tutaj i chcieli nas też okraść, po prostu, więc... Była wojna, było nerwowo. Tak to w ogóle wygląda. Naprawdę, jeżeli są jakieś lagi, czy coś, jakieś ścinki, to naprawdę przepraszam, ponieważ to nie chodzi o sprzęt, tylko to chodzi bardziej o to, że po prostu serwery na tę chwilę obecną jeszcze nie wytrzymują. Więc naprawdę za to będę ewentualnie przepraszał. Widzimy, wszystko inaczej wygląda, tak, drzewa inaczej wyglądają, domki inaczej wyglądają, domek inaczej wygląda, tutaj wszystko inaczej wygląda. Cóż. Mogę tutaj zademonstrować, gdybym wziął... wziąłbym tutaj może tą... Czekajcie. Ja bym tu... Nie, wiaderko nie, bo wiaderko zajmuje 4 asoty, czyli tak samo jak zajmuje w pierwszej części, tak? Czyli dużo. A wyrzucę te patyki i ja wezmę, położę tutaj sobie tą piłę. Ja sobie wezmę tą siekierę. Siekierę. Masz ją w ręce. I teraz zademonstrujemy, jak ścinamy drzewo i zobaczycie, jak fajnie to drzewo upada i fajny dźwięk, no dźwięk jest taki, jakby to drzewo spadało na żywo przed twoim oknem. Jak widzimy, mamy animację, jaką drąbie to drzewo, on nie tylko stoi koło tego drzewa i tylko jakiś tam czas idzie, także jest super. Chyba że ten, co tam chcesz jeszcze powiedzieć, Satino, o tej grze, co byś ty powiedział tak od siebie? Lepsza. Co? Jest lepsza. No to z pewnością jest lepsza. Teraz nie da się być super silnym w jeden dzień. Tak. Wymaga o wiele więcej od komputera, więc mam nadzieję, że będzie mniej botów. Chyba, że ktoś ma komputer, nie wiem, jakiś cudowny, magiczny. Bo ja, jak odpaliłem klient, to po jakichś 3 czy 4 godzinach gry obniżyło mi żeby wyższa wydajność była. Mam naprawdę dobre... części. No kurde, no co, ja pierdzielę. Ścinaj to, gościu. Zaraz całe wiaderko wypijesz. A drzewa nie zatniesz. Całe wiaderko.
No kupię, no chyba tam wiaderko, no. Chyba trzech. Już... chyba spadnie to drzewo już. Patrzcie, jak spadło drzewo, widzicie? Ale nie było dźwięku. Było, ja słyszę. Lol, to mi coś się... Mi się dźwięk tego, mi się dźwięk przyciął. Nowa... Jak nowa gra, nie? What the fuck? Ja słyszę, że ten dźwięk, bo kurde, on się zaciął mi. Nieważne. Ja sobie go wyłączę, kurde. No zaciął mi się dźwięk, no. Daj się. No. Ej. Dobra. Mam nadzieję, że ktoś nie przeszkadza. Dobra, już się chyba tego. Teraz zademonstrujemy, jak się używa piły. Wszyscy pewnie to wiedzą, ale ci, którzy nie wiedzą, to zaraz zobaczą. Tu chodź, koło tego drzewa. Dobra. Chyba się głos odciął. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś tutaj jakichś problemów z dźwiękiem. Okej. No i oczywiście piłujemy. No i też plus jest taki, że wtedy, gdy piłowaliśmy sobie drzewo, to dostawaliśmy 4 kłody, teraz dostajemy ich tych kłód, znaczy desek, aż 9. Tak? 9? 9. Więc na pewno gra wygląda o wiele lepiej, o wiele lepiej i jeszcze jest o wiele lepiej. Co jeszcze? Aha, i o wiele lepiej. Dobra. Dobra. Ja tu nie mam. O, widzicie, patrzcie, możemy sobie zrobić taki stosik tutaj z drewienkiem. What the... Co to jest? To ma być. Dobra. Widzicie. Tak sobie teraz można układać deski, cegły, patyki i tym podobne takie tutaj materiały. Okej. Okay. Pakuj to. No. Oj, nie spakowało, bo ziemię, bo ciebie. No co jest? Czemu nie wiesz, czy deski? Dobra, wzięło tę deskę. Patrz, no kurde. Ej, no co jest? Co? Co się tak śmiesz? O, jest. Weszło. Chciałbym być w obozie. Opiekun się kurczaka bez ognia. Aha. Tylko ja to tak umiem. Prawilnie widzę, to tak. Ja też bym tak chciał, tak wiesz? Tak, ale tak. Wyrzuć tą szyszkę. Dobra, weź tutaj szybko tą deskę. Pochowamy tutaj to, sobie naszykujemy. Mam być drugi. Też tutaj jest tak, że tutaj można. Tutaj gracze mogą podchodzić i na przykład, jeżeli coś jest bez klejma, to sobie mogą nawet. Ten, nawet taki stosik takich tych desek mogą sobie zniszczyć. No po prostu zniszczyć, no. Szwaby już nam tak zrobiły, no ej, co to jest? Tego. Pilnujcie się na wszystkie możliwe sposoby. Tak. Teraz nie możecie ufać tylko. Nie ufajcie Ruskim, nie ufajcie Niemcom. Nikomu. Nikomu nie ufajcie. Dokładnie, nawet tutaj nawet kurde. Nawet sobie nie możecie ufać. Tak, tak, tak. Nawet mamie ani tacie. Nawet Satinom nie możecie ufać. Czasami. Dobra, ile tu mamy desek? 9 powinniśmy mieć, tak? I... O kurde, mamy 11. Lol. Ostatnio wcinałem drzewo, nie? To miałem tylko 9 desek. A teraz zciąłem, normalnie ten, zrobiłem deski i 11, żeby... Bo różne rodzaje drewna dają inne ilości. A. Aha. Aha, czyli... Czyli to takie jakby... Kurde... No fajna nie sprawa. Wiem, czy brzoza, czy co to jest, ale... To tego, brzoza daje 11. Bech daje 65 bloczków. No okej. Okay. W ogóle, co to jest? O. Ja dalej nie wiem, co to jest.
To zbiera, nie wiem, czy to jest jakiś, czy węgiel wpłynie, czy to jest jakaś ropa, czy co to jest. Ale co, tam to co tak spływa? No, co to jest? On mi mówił, że to może być do węgla. A, czyli węgiel wpłynie. To weź pokaż, jak zacząć grę może. Zacząć grę, no kurczę, na samym początku trzeba. Teraz się inaczej smaży. Kurczaka. Jak się ma całego. No tak. Patrz. Tam jest jeden filmik, jak gościu sobie zaczyna grać pokazowy, ale on tego nie wyjaśnia, bo on nie wie. Kurczaka najpierw się skuruje z piór. Nie, musisz podpalić ognisko. Aha, no to bo ja chciałem być. Ja tam to ja chciałem być. No chciałem być lepszy, chciałem bez ogniska to zrobić. No i jak się ma już oskurowanego z piór, to zostaje kurczak. Potem się go wybebesza. Potem dopiero można z nim coś zrobić. Zostaje taki kurczaczek, taki jakbyście kupili w sklepie, taki bez piór. I go można nabić na ten właśnie rożem. A jak ktoś nie kupuje kurczaka takiego, to co? No jak go się nabije na rożen, można właśnie sobie go tak upiec i daje bardzo dużo energii. Albo go można wybebeszyć, dostać jeden malutki kawałek kurczaka, kostki. No i z koguta można dostać wishbone, co jest curio, bardzo dobre. Polecam. W naszym obozie są sami Polacy i jeden jakiś Mercy, czy jak mu tam. To jest Anglik, tak? Tak. Bo nie wierzę. Spaliło mi się drewno. Jeszcze trochę. Ja sam, fajnie zrobili to w tej grze, że teraz zrobili pochodnie. Można mieć normalnie pochodnie. Można. Co? Nie. Jak nie można? Nie można, jak nie można? Nie można. Jak nie można? No nie, tam chodzi ci o tą opcję, co jest pod ogniskiem. No, to co to jest? To jest do podpalania właśnie. Aha, zobacz, dzięki temu ognisko się spala, tak? Tak. Aha. Bo widziałeś, tak pocierałem. No to ja widziałem, no w sumie tak, bo w sumie do tego, do ogniska, żeby rozpalić ognisko, potrzebujesz drewno, nie? Bo nie, i ten. To nie, to normalnie dokładać to, co ognisko tu jest. No o. Tak, no. Teraz pokażę. Skończę tutaj tylko to. Pali mi mojego kurczoka. Widzisz? Będziemy potrzebować normalnych patyków, po czym musimy kliknąć w to. Dzięki temu da nam. Znaczy w sumie zaraz to pokażę, tylko skończę tutaj sobie tutaj pikcić tego kurczaczka, żeby go zjeść potem. Bo ja zrobię tego i tutaj Statino zrobi rosu, nie? Rosu. Kurczak jak się opali, to się zmienia barwę na inną. Jeden też ognisko w tej gierce, bo jest bardzo ładne. Na samym początku też trzeba zbierać wszystkie materiały, które są możliwe, ponieważ gdyż zbieramy te materiały, to dostajemy jakieś tam nowe możliwości, że możemy coś tam nagle zrobić, tak? Nie pamiętam, co trzeba było, kurczę, podnieść, żeby mieć możliwość do zrobienia siekiery. Kamień, dobrze właśnie. To jest mi się przypomniało. No właśnie, na trzeba kurczaka wygląda jak świnia, nie patrzcie na to, bo to ma znaczenie. Tak. Żeby zrobić siekierę na samym starcie już, trzeba podnieść do kamienia, zbierzecie jeden kamień i dostajecie możliwość, żeby zrobić siekierę. Po czym zbieracie siekierę i możecie rąbać drzewo. Ale potrzebujecie mieć przy sobie w sumie, kurde, wiaderko wody, ponieważ ta postać szybko się, nie wiem, męczy, gdy ścina drzewo i potrzebuje się napić, tak, żeby odzyskać energię. Dobrze to powiedziałem, czy źle to powiedziałem? Ale co? Ej, kurczak ci się upiek, zdejmuj. No czekaj, bo się skończy, czekaj, odsuń się od tego! Dobra. Brawo. Jest, jestem piekarzem. Piekarzem. Nie no, mówiłem o tym, co nie, że tylko gdy się podchodzi do kamienia, co nie, na samym początku, nie, musisz zbierać
No. Zebrać jeden kamień, żeby dostać możliwość zrobienia siekiery, co nie? A, no tak. Robisz siekierę, ale trzeba mieć najlepiej, żeby mieć jakieś wiaderko z wodą, żeby... No, po prostu gdy się ścina drzewo, czyli coś innego się robi, tam, nie wiem, kamień zbierać coś, to szybko się traci energię i trzeba się napić, żeby tą energię odzyskać. Przynajmniej takie, jakie robię drzewo, nie? Jak się robi drzewo, to trzeba mieć zawsze te wiaderko, żeby, kurde, się napić chociaż raz i wtedy... I najważniejsza rzecz. Dajcie sobie, jak będziecie mogli najszybciej jeden punkt w eksploracji, bo inaczej nic nie znajdziecie. To już mówiłem właśnie. Exploration i foraging ma być na pierwszym miejscu. Tak jest. Dobra. Ja szukałem cały czas korzonek i nie mogłem nic zrobić, bo że ten tutaj, co jest obok mnie, co stoi przed moim kurczakiem. Czekajcie. Dobra, teraz pokażę. Tak o. Mam to, bum, 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 gdzie to jest? Tutaj mam tylko. Dzięki temu robimy takie specjalne tutaj, żeby no, tego, w każdym razie on patyk, żeby... znalazł, bo wiedział o tym, ja nie. Znalazł do wszystkiego nitek trzeba, korzonek takich, nie wiem jak one, jak je jeszcze nazwać, ale takich brązowych, które no są potrzebne do wszystkiego. Widzimy, dzięki temu teraz zrobimy takie teraz patyki, kurczak zrobi. Dzięki którym będziemy mogli dokładać do ogniska, żeby ognisko dłużej się paliło. I to jest fajne to, że to ognisko jest takie dość takie stałe, tak? Czyli to nie jest tak, że spalamy ognisko i nagle będzie popiół, tylko po prostu dzięki temu ognisku, które jest tutaj, co widzicie koło statina, dzięki temu mamy możliwość taką... Że po prostu ognisko jest ciągle, tylko musimy dokładać do tego patyki. Tak. W ogóle, ja... Kurde... Bo trzeba to ten... To się tego robi ten patyk, nie trzeba od razu dać na ognisko, co nie? Czy jak? Bo mi się tutaj popiół, kurde, zrobił. Bo ja dałem do ekwipunku i się popiół mi zrobił. No to... To jest po prostu śmieci. Open. Ja otworzę ognisko. To jest super. Otwieram ognisko, chłopaki. Otwieram ognisko, nie? Ja pierdziałem. Ja nie wierzę. Otworzyłem ognisko. Jak widzicie, tak, teraz było tutaj, opatrzcie, to jest taki stosik, taki z cegiełką. Tak, nie, to jest glina. Z gliną i tutaj oczywiście mamy tak, jakieś tutaj kłody. Czy jak to tam? No, kłody. Co to jest? Aha. Śmieci jakieś, super. Stosik. Stosik ze śmieciami, super. Więc widzicie, wszystko fajnie to wygląda, wszystko fajnie, wszystko dobrze wygląda. Dobra. Co tu jeszcze mogę pokazać? To jest... Myślę, że to jakaś budka dla psa. Dobra. Tutaj tego, czekaj. Co tu mogę porobić teraz? Żeby jakoś ten odcinek nie był jakiś taki nudnawy. Dobra, zatem wszystko. Co? Wszystko. Dobra, to ten. Co mogę pójść zrobić? Nie wiem. Właśnie czekajcie, w sumie to sobie schowam tego rzeczy. Jakieś tu śmieci położę. Piłę schowam, bo piłę już chyba mam. Czy nie, chyba nie mam piły. Nie. No jak widzicie, mogę sobie to zwinąć, żeby to całkowicie nie było i mogę sobie dodać tak, żeby było widać. Tutaj oczywiście tym sobie dajemy tak, żeby widzieć klejma naszego, tak żeby mieć tu klejma. Tym włączamy i mamy tu taką jaką, mamy tutaj glebę, tak, takiego samego koloru. Jaka powinien, czyli mamy taki kolorek, jak powinien wyglądać. Dobra, skończ pierdolić popster i pokaż tutaj coś innego. A no dobrze, mam piłę, dobra. Czyli to dobrze, mogę schować. Mogę schować piłę, dobra. Schowaj tą skórę, schowaj tą glinę. Znaczy cegły. Glinę, cegły, wszystko. Schowaj tą mega super fajną łopatę. I chodźmy tutaj gdzieś pójdziemy. Popatrzmy sobie po tej naszej okolicy, jak ona świetnie wygląda. Ten. Przymki, co tą furtkę przymki. Co tu możemy zrobić? Tylko widzimy tutaj, widzicie, budynków jeszcze dość. No mało to mogę robić, co to mogę robić? To parę tutaj skrzyniak, jakąś tutaj widzimy beczkę.
Tutaj co tu mogę robić? To ognisko mogę tylko zrobić na tę chwilę obecną jeszcze i płotek tylko mogę robić. To jest wszystko co mogę na razie robić niestety. Crafting. Co tu mogę robić w craftingu? Mogę robić piłę, wiaderko, siekierę mogę robić. Tutaj są jakieś tutaj. To jest w sumie nam chyba niepotrzebne. Tu mogę, że sobie mogę steaki smażyć. I tutaj jakąś mąkę robić. Super. Super. Co ja chciałem? Coś teraz chciałem, tylko zapomniałem co ja chciałem. Coś chciałem. Aha. Co ja chciałem? Nie wiem, płytę pozbierać, pozbierać glinę, czy nam nie potrzeba gliny teraz zbierać? Nie wiem, co? Nie wiem. Co pozbieram? Pozbieraj mi glinę. O, fajne, mam glinę. Glina. Fajna rzecz. Patrzmy jak to pozbiera, kurde. To pozbieraj tutaj. Tutaj. Aha, dobra, musimy się napić. Łoknij sobie. Ty w ogóle ty wiaderko ile w ogóle ma? Jaką w ogóle ma pojemność w środku, ty wiaderko? Bo ja mogę pić. Ale ty dajesz drink czy split? Drink. A co? Nic, tak to tam. Co jest? O kurde. O kurde, byłem w ziemi przez chwilkę. Na 4 gliny to jest mało, to jest bardzo mało. Ale jak widzicie wszystko fajnie wygląda. Wszystko także inaczej wygląda, więc jest super. Więc oczywiście gra na plus. Z tego czy będzie w dużym odcinku, zależy od tego jak się będzie nam grało. Czy będziemy kupować subskrypcję tej gry, tak? Co ty myślisz, że będziesz kupował? Czy myślisz, że nie będziesz kupował? Satina. Ja będę na 100%. No, to ja też będę. Jeżeli jakoś to będzie wyglądać, to może się zrobić sobie jakiś konkursi taki, jakąś tam, nie wiem, 2 subskrypcje, aby się jakoś. A czy nie, bo to jest tak, bo to się kupuje, będzie jakiś kod, będzie się dostawało, czy jak to będzie w ogóle ten? Przypisywał na jakieś konto, czy co? Ale co? Subskrypcje? No. A to nie wiem. Bo jeśli to byłby, nie wiem, żeby się jakiś kod dostawał czy coś, to można by było, wiesz, jakiś ten zrobić ewentualnie po jakimś czasie. Jakiś, wiesz, jakby taki konkursik, nie? Ale jeżeli nie będzie jakiegoś kodu, tylko będzie jakoś inaczej wyglądać, to zobaczymy, jak to wszystko w ogóle wygląda, te kupowanie tego, bo... Zobaczmy, czy to będzie jakoś skomplikowane, czy nie. Czy da się ewentualnie jakoś robić te konkursy z tego, czy też nie? Co wy tutaj budujecie? Okej. Okay. Co taka jest zagroda dla królików? Teraz budujemy łódź. Kupiłem wszystko, żeby Aha. zbudować. A. Teraz jesteście świadkami Titanika, jak się tak. Tytanik tworzymy. To idę po kłody, co mnie idę po kłody, ja tą kłody mam. 11 kłody mam, to co? Znaczy desek, kurde, co ja gadam. Zjedz to. Weź tą siekierę, wydupczyj tą i idziemy tutaj podnieść te deski. Kiżej, ja te deski będę nosił milion lat, no ale... Ty, deski mi ukradli. Złodzieje! Niemcy wrócili. Oni tam są, dobra. Cofam to wszystko, co powiedziałem, cofam. Tutaj? No, tutaj jest, dobra. Pięknie, jeżeli pięknie. Są jakieś cinki widoczne, to naprawdę przepraszam za to. Przepraszam. Dobra, idziemy. Możemy sobie oczywiście obracać. Chyba ma wszystko. Wszystko? Już tam jest? Weź się wyłącz. Wyłącz. Patrzcie, kurde. Chyba ma. Jak to ścina, kurde. Ale wariat! Dobra. Ten.
co jest? Aha, nowa, super. Pięknie. Ej, no co jest? Mam wystarczającą ilość. Nie, a to 25 desek trzeba. No. Czemu ja nie mogę tej deski tego? Musisz dać build. Nie wrzuca się desek do środka. Aha, dobra, bo teraz wszystko inaczej wygląda, dobra. Tak. Dobra, dobra, dobra. Wodę? No, dobra. To mógł już ją wziąć. Kto? No. Ja tam idę po te deski, te co to ja tam, żebym tego zrobił już. Tam parę tych desek jeszcze mam. Chyba 7, 8. Potrzebę ten nosił, bo tylko tyle mam miejsca. Też idę po deski. Mhm. Dobra. No co, panie, jak pan chodzi? Okej, okay. Chodźmy tam. Co się tam zaklinowo, coś? Liścia? No tam jakiś owoc ktoś sobie zrobił. O, zrobił. Jezu. Patrzcie, ty, chłopie, te łódki wyglądają tylko jak te, chłopie, nie? Od elfów, chłopie, z Władcy Pierścienia mieli. Bez kitu, chłopie, nie? Dobra, budujemy drugą. Ej, panie, ja też chciałem popłynąć. A nie, zbudujemy dwie. Dobra, to już zrobimy poza odcinkiem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę. Udostępniajcie, komentujcie i w górę. I w ogóle, co w ogóle. No, cześć. Jeżeli ktoś będzie chciał coś zapytać, nie wiem, o Satina, czy coś w tym kontekście, to link do jego Twitcha będzie gdzieś tutaj pod opisem, albo gdzieś na filmiku nagle wyskoczy. Więc wpadajcie tam do niego, wyzywajcie go na tym Twitchu i w ogóle, nie? Więc coś, trzymajcie się. Cześć.